kompendium o samorządach. Ja już wiem. Odcinek czwarty. Po co nam właściwie region? Czym jest region? W znaczeniu geograficznym to obszar posiadający własną unikatową przyrodę, historię, kulturę, a nawet kuchnię. Mieszkańcy regionu mówią tym samym językiem, dialektem. Te cechy legły u podstaw tworzenia regionów administracyjnych. Tworząc regiony administracyjne, starano się ułożyć ich granice w taki sposób, by mieszkańców łączyła wspólna gospodarka, kultura, historia i zwyczaje. Chodziło o to, aby mieszkańcy czuli wspólnotę swoich małych ojczyzn i odczuwali silną więź z regionem. Utworzenie regionów administracyjnych to nic innego jak powołanie samorządów terytorialnych, czyli gmin, powiatów i województw. Samorządy wojewódzkie mają za zadanie jeszcze bardziej utrwalić poczucie przywiązania mieszkańców do regionów. Na samorządzie województwa spoczywa obowiązek opracowania strategii rozwoju regionu. Strategia to dokument określający, jakie są najważniejsze cele dla województwa w dziedzinach gospodarki, edukacji, kultury, ochrony środowiska, leczenia specjalistycznego, sieci dróg wojewódzkich. Strategia zajmuje się kwestiami pielęgnowania dziedzictwa narodowego i regionalnego oraz rozwoju i kształtowania świadomości narodowej oraz obywatelskiej mieszkańców. Dokumentem, który uszczegóławia strategię rozwoju regionów, jest Regionalny Program Operacyjny, w skrócie RPO. To podstawowy instrument rozwoju, jaki ma w ręku samorząd wojewódzki. Z tym programem związane są pieniądze z Unii Europejskiej, które trafiają do powiatów i gmin. RPO to program, w który nie ingeruje rząd. Samorządy wojewódzkie same decydują o tym, jak mają rozwijać swoje regiony.